Panie Zygmuncie, jest sprawa, czyli Wasze pytania, Wasze wątpliwości, pytania, na które staramy się odpowiedzieć, wątpliwości, które staramy się rozwiać. Pytanie na dzisiaj: w jaki sposób kupować paliwo? Temat zasygnalizowany we wcześniejszym naszym odcinku. Odcinku, w którym mówiliśmy o tym, czy możemy negocjować umowy z wykonawcą, czy wykonawca może negocjować umowy z zamawiającym. Odpowiedź była twierdząca. Oczywiście tak możemy. Na miarę na odpowiedni artykuł odsyłam Was do wcześniejszego filmu na playliście. Natomiast w jaki sposób podejść do zakupu paliwa? Przejrzałem naście. Przetargów, które były wystawione na Platforma Zakupowa.pl przez naszych klientów, i nie chcę powiedzieć, że każdy z Was reprezentował inne podejście do tematu, ale podejścia mieliście różne. No, bo cóż, jak kupujemy paliwa? Zazwyczaj mamy jakąś tam cenę bazową, cenę wyjściową i jakoś tam liczony rabat upust od ceny producenta opust de facto. Upuścić sobie można cegłę na stopę. Ceny opuszczamy, a nie upuszczamy ciekawostka. Źle mówią w reklamach samochodów, reklamując upusty na koniec roku. Ale do tematu. Co z tym paliwem? Cena bazowa. Robicie to często na zasadzie. Cena danej stacji z ostatnich dwóch dni, albo trzech dni, albo w dniu konkretnym, tym i tym odpowiednio udokumentowana, że zdjęcia pylona, na którym się wyświetlały te paliwa, a najlepiej to przykładowa faktura, czy jakiś inny dokument, który potwierdza, że faktycznie tego dnia na tej stacji takie kwoty, takie kwoty były. I co? No, i do tego jeszcze jakiś rabat od tej ceny, ewentualnie narzut od tej ceny, liczony, no właśnie jak, procentowo albo kwotowo. I zobaczcie, już gdzie jest słabość tego, tego wyliczenia? No słabość wyliczenia jest już na samym początku. Co to znaczy, cena odniesienia na tej stacji trzy dni temu, albo na tej stacji miesiąc temu, przez trzy dni. No jeżeli dana stacja jest przyzwyczajona, ma do czynienia z dużym zamawiającym wie, jak sytuacja wygląda, to oni sobie mogą na te trzy dni nawet opuścić troszeczkę marża, albo sprzedawać po prawie że zerowej, po to tylko, żeby przetarg wygrać. No bo w tym dniu byliśmy najtańsi. Super. Ale do naszej ceny dnia, to my dokładamy tam 5-10 groszy, albo obniżamy 5-10 groszy. Możemy, możemy. Czy cena. Paliwa z danego dnia, to jest jaka na danej stacji. Czy to jest jakiś obiektywny odnośnik pokazujący, co chciwość albo marżowość, ładniej powiedziawszy, danego dystrybutora paliw? Czy to jest jakiekolwiek stałe, do czego my się odnosimy? Warto odnosić się do czegoś, co stałym jest. Czyli na przykład cena hurtowa Orlenu. Teraz powiecie, ale my nie kupujemy na Orlenu, my kupujemy na Orlenie, my kupujemy na y, 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 Shellu albo innym Statoilu. Dobrze, kupujcie, ale oni i tak kupują od, od Orlenu i i, i tak y, obowiązują ceny hurtowe Orlenu, które faktycznie są pewnym obiektywnym punktem odniesienia. To na start. Dalej. Kwestia rabatów. Jeżeli rabat liczy procentowo. Jeżeli rabat liczę procentowo, to w momencie, w którym i, i, i zakładam, że tam mam jakoś, jakiś minimalny zysk na tym. A stacje paliw działają generalnie na niskich marżach, na bardzo niskich marżach. Więcej zarabiają z kawy i z hot dogów często niż, niż z samej sprzedaży paliwa. W związku z czym działają na minimalnej marży. A wy powiecie, dobrze, rabat procentowy to co się stanie z wartością rabatu, złotówkową wartością rabatu, jak podstawowa cena paliwa wzrośnie nam z 4 zł niedawno na 8 prawie teraz? Co się dzieje z procentową wartością rabatu? Procentowo zostaje ta sama, a wartościowo? A wartościowo staje się taka, że stacja ma nam sprzedawać paliwo poniżej cen kurtowych, za które sama to paliwo kupuje. I co? No i wypowiedzenie umowy, jak mamy dokładać, to wolimy zapłacić kary, a wy co? A wy znowu zostaniecie z niezabezpieczonym wykonawcą danego kontraktu, znowu zostaniecie bez paliwa i znowu będziecie mieli postępowanie do zrobienia i problem ogromny na głowie. Jak do tego podejść? Po pierwsze, to co bym polecał na start, to obiektywny, Poziom odniesienia. Mnie nie interesuje, ile na tej stacji paliw oni sobie żądali 5 dni temu, 10 dni temu, w okresie takim czy innym, czy, czy za dany jeden dzień. Mnie interesuje cena hurtowa Orlenu. Interesuje mnie to, co z tą ceną hurtową Orlenu dany wykonawca zrobi. Czy on mi doliczy tam 5 groszy, 10, 20, 30? Czy nic mi nie doliczy? Bo ma chody i może kupuje jakoś taniej, i nie wiem, może potrafi zrobić coś takiego. To mnie interesuje. I na tej podstawie ja mogę wyliczać faktycznie obiektywnie kwotę tego, ile kosztuje ten zmienny składnik pod tytułem ropa, która wypływa z rafinerii, na, którą, na kwotę, na, na cenę, której nie mamy wpływu, i to, ten drugi składnik pod tytułem faktycznie marża, którą życzy sobie nasz wykonawca. Co nam daje takie podejście? Minimalizację ryzyka. Mamy niejednokrotnie wypowiedzi no, ekspertów w dziedzinie zamówień, którzy mówią, słuchajcie, minimalizujmy ryzyka tam, gdzie jest to tylko możliwe. A co wy robicie, ustalając procentową marżę i co wy robicie, ustalając marżę od, od stawki za dzień, któryś tam przeszły? No, stawkę za dzień któryś przeszły, to wy podejmujecie ryzyko, bo może ona była w tym dniu wybitnie niska. Rzucając procentowy opust na paliwie, ładujecie wykonawcę na minę, co się stanie w przypadku, jeżeli paliwo zdrożeje, co taki wykonawca zrobi, jak on ma ofertować w waszym przetargu? W ten sposób skonstruowanym On wliczy sobie to ryzyko. Ostatnio wliczyli za mało, stąd te wypowiedzenia umów. Albo negocjacje umów. Natomiast on wyliczy sobie to ryzyko, a jak sobie to ryzyko wyliczy, to za chwilę, moment się okazuje, że wykupujecie dużo drożej niż powinniście. Czy nie lepiej jest ustawić się w tak zwanej formule cenowej, która formuła cenowa mówi bardzo prosto: Hurtowe, hurtowa cena Orlenu plus wasza marża, ile sobie życzycie. Zobaczcie, jakie to jest proste, zobaczcie, jak mało obliczeń, zobaczcie, jak mało ryzyk, zobaczcie, jak bardzo. Wasze umowy będą stabilne, jak bardzo będą, będą partnerskie i dla was, i dla danego wykonawcy. Był problem, oto jest problemu rozwiązanie. Do takiego podejścia serdecznie was zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia strony przetargos.pl, gdzie znajdziecie cały, kompletny kurs dotyczący zamówień publicznych opartych o europejskie ramy kompetencji. Tymczasem trzymajcie się dzielnie. I kupujcie odpowiednio, i w miarę możliwości mądrze, i w miarę możliwości tanio, i korzystnie. Do zobaczenia.